Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, przed nami srebrzysty nów księżyca. Bardzo wyjątkowy. Jeden, jedyny w całym roku, a właściwie poprzez wszystkie nasze spotkania nie było podobnego. Ponieważ w czasie srebrzystego nowiu księżyca zajmujemy się naszą podświadomością. Tym, co zostało zapisane w naszej podświadomości i co nas blokuje. Czyli wszystkie zapisy w kodzie genetycznym, wszystkie zapisy, które przeszły na nas poprzez prawdy ujawnione nam przez naszych rodziców, dziadków, ale również przez wszystkich naszych znajomych, wszystkich przyjaciół. Moi drodzy, a także w całym oczywiście tym procesie nauczania, w szkole, na studiach. Bardzo często są to prawdy, bardzo często są to zapisy w naszej podświadomości, które bazują na strachu, na niepewności, na różnych takich bardzo niskich wibracjach, niskich energiach. I dopiero gdy oczyścimy naszą podświadomość ze wszystkiego, co stare, co do nas nie pasuje, jak gdyby symbolicznie zrzucimy tą naszą starą skórę, to możemy rozpocząć nowe życie, szczęśliwe życie, spełnione w dostatku, w obfitości i bogactwie wszelakim, również oczywiście duchowym, nie tylko materialnym. Moi drodzy, wiecie, że spotykamy się co miesiąc. Spotykamy się na rytuałach dla Matki Ziemi, czyli tych spotkaniach pełni księżyca. Spotykamy się w czasie nowiu na spotkaniach, które mają za zadanie rozpoczęcie czegoś nowego, tak jak sam nów księżyca, czyli to jest taki nakreślenie grubej, czarnej kreski i nowy początek. Jest to energia, którą przepięknie można wykorzystać właśnie na takie odnowienie. Czyli, aby przygotować się do nowiu, tworzymy listę życzeń, listę pragnień, od których chcemy się uwolnić i które chcemy przyciągnąć w tym nowym okresie. Czyli nów księżyca, odnowienie, nowy początek, taka transformacja, taki moment, w którym przyjmujemy energię przemiany i odrzucamy to wszystko, co stare, odrzucamy naszą starą skórę i rozpoczynamy nowy okres, nowy czas. I moi drodzy, srebrzysty nów księżyca jest tak jak sama wibracja koloru srebra, koloru, który jest koloru również minerału, który jest odpowiedzialny za podświadomość, jest związany właśnie z oczyszczeniem tego wszystkiego, co bardzo głęboko w nas zapisane. I tak jak mówiłam Wam na naszym poprzednim spotkaniu, że ukończyłam moją książkę o tym, jak materializować nasze rzeczy, które chcemy, aby były w naszym życiu, to dokładnie jest to również ta praca z tym najgłębszym, tym, co bardzo, bardzo głęboko w nas. Często nie mamy pojęcia, że właśnie takie blokady, takie różne przekonania, różne zapisy, to one są odpowiedzialne za to, że żyjemy w takich, a nie innych warunkach. Czyli srebrzysty nów księżyca. Już teraz w listopadzie, moi drodzy. I pamiętajcie o tym, że zamawiając miejsce na nów księżyca, macie automatycznie dostęp do miesiąca ze mną, czyli miesiąca listopada. Do wszystkich tematów, które już poruszyłam, ale również tych wszystkich, które jeszcze poruszę do końca miesiąca. I oczywiście macie dostęp do wszystkich moich książek, do wszystkich moich słuchowisk, ale także do wszystkich medytacji, które się pojawią i wszystkiego tego, co widoczne tylko i wyłącznie w tej formie. Bo jak wiecie, od maja sposób pracy ze mną, sposób kontaktu ze mną zmienił się całkowicie. Że tylko w tej formie są widoczne moje nowe filmy, tylko w tej formie są widoczne moje nowe słuchowiska. A tutaj te filmy na YouTube są tylko i wyłącznie bardzo króciutkie, informacyjne dla tych wszystkich osób, które jeszcze przegapiły, które jeszcze nie wiedzą, że jest ta nowa forma kontaktu, miesiąc z Marią Bukarty. Dziękuję kochani i zapraszam na nasze kolejne spotkania i życzę Wam z całego serca spełnienia, obfitości, podążania drogą Waszego powołania, takiego całkowitego spełnienia na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich dziedzinach. Wasza Maria Bukarty.